Piotrkowska turystycznym produktem roku 2005. Miasto otrzymało stosowny certyfikat. Według głosujących w internecie nad Piotrkowską znowu zaświeciło słońce i w pełni zasługuje na miano najlepszego polskiego produktu turystycznego w kategorii miejskiej. Dziś władze Łodzi przedstawiły specjalny certyfikat, który zaświadcza o wyjątkowości ulicy Piotrkowskiej. Polska Organizacja Turystyczna nagrodziła pomysł wycieczki po Pietrynie. Jest to zaproponowane jako pewnego rodzaju przejażdżka turystyczno-kulinarna przez ulicę Piotrkowską. Uczestnicy wycieczek będą degustowali kuchnię czterech narodów zamieszkujących ongiś Łódź. Dla spróbowania kuchni polskiej w jej łódzkiej wersji, kuchni żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Nagroda dla Piotrkowskiej to nie koniec wyróżnień łódzkich atrakcji. Miasto wygrało także konkurs dla najlepiej oświetlonej gminy w Polsce. Uhonorowano iluminację kościoła świętego Wojciecha i klasztoru franciszkanów. Nowe centrum Łodzi o krok od realizacji. Ustalono, że wokół podziemnego dworca powstanie multimodalny węzeł. Projekt przebudowy dworca fabrycznego jest jednym z kluczowych dla łódzkiej inwestycji w centrum. Jego wartość to ponad 600 milionów złotych. 230 to kwota dofinansowania z programu spójności. Tak naprawdę niecałym, i tu wielkie podziękowanie dla ministerstwa, niecałym miesiącu od wpisania nas na listę projektów będziemy mogli w poniedziałek uroczyście podpisać preumowę na rozpoczęcie prac związanych z węzłem multimodalnym. Przebudowa dworca i budowa węzła przede wszystkim mają poprawić komunikację Łodzi z regionem i krajem. Jedną z najważniejszych chyba cech tego projektu jest zwiększenie atrakcyjności Śródmieścia jako samego elementu rewitalizacji tego obszaru. W przyszłości węzeł zagwarantuje nam także szybką komunikację z resztą Europy. Unia postanowiła połączyć Berlin i Helsinki drogą kolejową. Program nazwano Rail Baltica. Wykonano wtedy studium wykonalności w 2007 roku. I jednym ze składowych elementów tego programu jest właśnie ten fragment polski. Czyli kolej wysokich prędkości wraz z nowoczesnym dworcem i węzłem multimodalnym w Łodzi. Kolejny łódzki mural. Tym razem to serce na kamienicy przy Kilińskiego. Mural powstaje na ścianie kamienicy przy Kilińskiego 26. Szkic wskazuje, że jego główną częścią będzie serce. Szczegóły ludzkiej anatomii są charakterystyczne dla prac Aleksisa Diaza. Szczególna jest także technika, której używa artysta. Te prace powstają dzięki wykorzystaniu specjalnego tuszu, który artysta nakłada bezpośrednio na płaszczyznę ściany bardzo cienkim pędzelkiem. It's difficult because have a lot of details. To trudne, ponieważ jest tu wiele detali, a tuż jest bardzo wrażliwy na warunki atmosferyczne. Jeśli pada, cała ściana jest zniszczona. Mimo to Aleksis Diaz nie wyobraża sobie użycia innej techniki podczas malowania murali. Pozostaje mieć nadzieję, że pogoda będzie sprzyjać artyście. Malowidło powstające przy Kilińskiego jest drugie z serii murali Łódzkiego Centrum Wydarzeń, a do końca października w Łodzi powstaną jeszcze trzy obrazy.